To jest ciężka praca na targach, ale na koniec miła niespodzianka. Jesteś zaskoczony? Jestem zaskoczony i to naprawdę jestem zaskoczony. Niespodzianka bardzo miła, bo serio, słuchaj, wyszło tak, że generalnie ja zostałem tutaj jakby, jak zostałem poproszony ogólnie o poprowadzenie tej imprezy targowej, o poprowadzenie Wrocław Motorcycle Show. Spytano też mnie po prostu o ubarwienie tego jakimiś motocyklami, więc taki szybki był pomysł, szybkie działanie i to wielkie brawa dla organizatorów, bo oni zadziałali tutaj mega szybko, ogłosili po prostu konkurs motocykli custom. Wyszło to jakoś bardzo żywiołowo, natomiast jakby nie patrzę, udało się. A to, że udało mi się wygrać, to naprawdę przysięgam, zresztą pewnie i tak mi niewiele osób uwierzy, ale zaskoczenie pełne. Z tym, że to jest wybór publiczności, już nie mój. To generalnie wiem, że była zaciekła walka, bo Coroner Customs tutaj niesamowite w ogóle motocykle. BMW, którą zrobił gość z Coroner Customs, po prostu powiem szczerze, Bardzo ładny motocykl. Wiem, że w pośpiechu kończony, bo rozmawialiśmy, robił to praktycznie do rana, do przyjazdu tutaj. No, my Bonneville mieliśmy czas na dopieszczenie i jeszcze parę gadżetów, bo jak to się mówi, biker work is never done. Więc jeszcze tam parę rzeczy, parę elementów zawsze będziemy starali się poprawić, usprawnić i tak dalej. Korzystając z okazji, mógłbyś trochę o Bonneville więcej powiedzieć? Jak skąd pomysł, jak prace przebiegały, jakby efekty, czy jesteś też zadowolony z tego? Słuchaj, z efektu jestem bardzo zadowolony, natomiast jak prace przebiegały? Generalnie to w ogóle przypadek, bo kolega mój z czasów jeszcze szkoły podstawowej, z czasów liceum, kupił sobie Bonneville. Ten Bonneville sprawny technicznie, super motocykl, z tym, że sprowadził go sobie z Niemiec, kupił go od faceta, który używał motocykla praktycznie 12 miesięcy w roku. Motocykl lekko zapyziały, ale jeżdżący. No, miał taki, nazwijmy to, niefart, że wyjeżdżając z garażu, gdzieś tam się wywrócił delikatnie na jakiejś szutrowej nawierzchni. Panowie coś kopali, rozkopywali. Pokiereszował trochę ten motocykl, delikatnie podgiął kierownicę, gdzieś tam jakieś ryski drobne i to wszystko, tylko że on złamał łokieć przy tym wszystkim. Sytuacja była taka, że mówi: chłopaki, naprawcie mi ten motocykl. Okej, w porządku, zabraliśmy, stłuczony jeden kierunkowskaz i mówię, drobne rysy do wymiany kierownica. Finał był taki, że powiedział: wiecie co, albo zróbmy z tego coś fajnego. Mówię: okej, ja to lubię. Pełne zaufanie, tak, róbcie co chcecie. Przemek Drost, który lakierował, Przemek, zrób jak chcesz, nie ma najmniejszego problemu. Więc myśmy z Przemkiem przegadali, jak ten motocykl ma wyglądać. Ten motocykl był trochę robiony od tyłu, słuchaj, bo jak on był już złożony, jak on miał pozakładane wszystkie graty, miał włożony w ramę silnik, rama była już polakierowana ponownie, silnik był polakierowany, to okazało się, że siodło fabryczne, podstawa fabrycznego siodła, na którym zostało zrobione takie trackerowe, płaski, cieniutki naleśnik, nagle okazało się, że w ogóle nie pasuje do stylu tego motocykla, że jest za szeroko, że do opon Bridgestone'a w ogóle, no nie ma to szans powodzenia. Powiedziałem: Mariusz, słuchaj stary, zaufaj mi jeszcze bardziej, wstrzymaj się, ja muszę to pociąć. No i obcięliśmy ramę, rama została wyspawana z tyłu od nowa, zostało zrobione całe siodło z blachy, jest ona pokryta skórą. Musieliśmy strasznie uważać generalnie, dlatego że elementy motocykla były już przez Przemka Drozda polakierowane, więc wszystkie przymiarki, wszystko robiliśmy na częściach oklejonych, wiesz, taśmą papierową albo obłożonych jakimiś szmatami, w ogóle trzęsąc się nad tym totalnie. Udało się, motocykl bardzo fajnie się prowadzi, to jest pierwsza sprawa, bardzo ładnie wygląda, no i tak naprawdę w firmie jesteśmy wszyscy z niego bardzo dumni, takie nasze oczko w głowie. Powiedz mi, jesteś zmęczony? Masz już dość? Bo tak widzę, że chyba nie. Kiedyś kończy ci się power? Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że mi się takie imprezy podobają i zawsze jak się kończą, to jestem zły. Mimo jakiegoś tam zmęczenia, mimo jakiegoś tam po prostu takiego stresu, bo to wiesz, bo samo poprowadzenie, załóżmy, takiej imprezy to jest jakieś tam wyzwanie na zasadzie, wiesz, takiej, że nie wiesz, co się w trakcie stanie, tak? Ja idę w dużej mierze na żywioł, chociaż staram się w jakiś sposób przygotować, po prostu poznać ludzi, z którymi będę musiał rozmawiać, z którymi będę miał przyjemność rozmawiać, bo naprawdę powiem szczerze, że mnóstwo ciekawych osób się przewinęło i paru ciekawych ludzi poznałem, także to jest ten plus, ten pozytyw. A druga sprawa, że mile byłem zaskoczony, bo bardzo dużo znajomych starych spotkałem, z którymi się nie widziałem po prostu przez długi, długi czas.
Czyli miło spędzony czas, tak? Dobry weekend, tak? Udany? Bardzo dobry, bardzo udany weekend. I zły nie jesteś? Nie, absolutnie. No to się cieszę. Dobrze, słuchaj, nie zawracamy ci głowy. Gratulujemy jeszcze raz. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki wielkie.